Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, w poprzednim odcinku robiłem zadanka w Martwej Harpii, czy też w okolicy Martwej Harpii udało mi się zrobić zadanko do dna, udało mi się zrobić zadanko dla Erola i udało mi się też uruchomić kamienie teleportacyjne. Tak więc troszeczkę w poprzednim odcinku zrobiłem, a w tym odcinku jakież będą moje tutaj zamiary, przede wszystkim zbieranie smoczych korzeni na pewno. Chciałbym tutaj troszeczkę poekspić w tym rejonie, tutaj. Tylko tak, najważniejsze, czekajcie, że mi Mika czasami nie zdmuchnął tych krwiopijców, bo to jest exp bardzo ważny dla mnie. Moi drodzy, żeby oczywiście nie zanudzać tutaj Was gadką typu, no bije krwiopijce, jest fajnie, latają, ja je zabijam, super ekstra, nie. Troszeczkę chcę poruszyć inne tematy. Mianowicie, z racji tego, że mam sporo materiału do przodu nagrane, ale ten temat dotyczy dalszej mojej rozgrywki, więc mogę go poruszyć, ponieważ pod... Mamo, nawet nie wiem pod którym odcinkiem. No strzelam, że to był jakiś chyba 14 czy któryś odcinek. Ktoś napisał mi, wybacz, nie pamiętam twojego niku, mordeczko. Abym tak często nie zapisywał lub nawet więcej, abym podjął wyzwanie nie tak częstego zapisywania tutaj mojego postępu w grze. No i tak, z jednej strony byłoby to naprawdę fajne wyzwanie, tak? Dawałoby to poczucie, że tak powiem, progresu mojego skilla w tej grze, może tak to ujmę. Jednak no, jak każda sprawa, jak każda sytuacja ma dobre i złe strony, ponieważ wiązałoby to się z dość dużym stresem. Na przykład nie zapisywałbym przez 10-15 minut podczas trwania jednego odcinka, no i coś by nie pykło, tak? Dajmy na to, że ktoś tam by mnie zabił, albo nawet inna sprawa, żeby skoczyłby Access Volation czy coś innego, czy na przykład prąd by mi wywaliło, też tak się może zdarzyć. No to byłoby to problematyczne, ponieważ ja nie mam w zwyczaju wycinać nic ze swoich materiałów, więc oglądanie dwa czy trzy razy takich dużych fragmentów rozgrywki no mogłoby być uciążliwe dla mnie nagrywającego i dla Was oglądających, ale tak jak ja zawsze mówię, Wy naprawdę, moi widzowie, jesteście dla mnie bardzo, bardzo ważni i staram się słuchać Waszych sugestii, zawsze tam staram się jakoś odpowiadać na te komentarze i tak dalej. Więc postanowiłem troszeczkę chociaż ograniczyć, albo spróbować ograniczyć te savey, bo jeden użytkownik, czy też nawet użytkowniczka napisała mi, że w pierwszej części zapisywałem zdecydowanie mniej. W pierwszym goticzku oczywiście, i to jest oczywiście prawda. Jednak trzeba zaznaczyć to, że pierwszy gotik jest niebotycznie łatwiejszy od drugiej części z Nocą Kruka. Tak więc no tutaj no nie mogę sobie pozwolić na takie nonszalanckie zagrywki, jakimi są właśnie rzadkie zapisy, ponieważ no, tak jak wspomniałem przed chwilą, mogłoby to się skończyć w ten sposób, że pół odcinka po prostu by trwało powtarzanie tego samego segmentu. Tak więc nie wiem, czy mi się to uda. W każdym bądź razie no będę próbował. O mamo, będę musiał sobie potki kupić, bo ja widzę, że z tym coraz słabiej. Troszeczkę się jeszcze możemy tak podleczyć. I cóż, moi drodzy, poza tym ekspieniem w tym odcinku, no z pewnością troszeczkę jeszcze rzeczy porobimy w mieście, na pewno. Ale to wszystko w swoim czasie. Ja tu nigdy nie byłem, ja to zawsze wybijałem wcześniej potworki w rozgrywce, a tu w tym let's playu jakoś tak się wszystko to przeniosło w czasie. I widzę, że długo krytyk nie chce wejść, bardzo długo. Matko jedyna, żadnego krytyka nie było, nie? A z krytykiem to podejrzewa na hita zeszły takie bestyjki jak kretoszczury. Ale mniejsza z tym. Cóż mamy tutaj dalej? Oczywiście, moi drodzy, warto wspomnieć, że po rozmowie z Zurisem respią nam się tutaj ziółka typu właśnie smoczy korzeń i tak dalej. Więc dopiero po rozmowie z nim warto tutaj przyjść. O matko, ale tutaj pienik z grzybkami. Bardzo fajnie. Tak więc tak jak mówiłem, z save'ami, no postaram się jakoś to wszystko, wiecie, uspokoić, no może... No, teraz tak. Dla niektórych robię save'y troszeczkę za często, dla niektórych jest to w porządku, no to też zależy od, że tak powiem, od indywidua, że tak powiem, bo no wiecie, no, dla jednego jedno piwo to jest sporo, a dla drugiego pięć piw to jest mało. Tak to mogę piwnie porównać.
czy też nie wiem, 5 jajek na śniadanie to dla jednego jest dużo, a dla drugiego 2 jajka na śniadanie to jest w sam raz. No tutaj kwestia naprawdę indywidualnych preferencji, ale dobrze, ja tutaj nie o piwkach, nie o jajkach sadzonych, tylko o ekspieniu i o goticzku. Tutaj w tej jaskini, z tego co pamiętam, są też przebrzydli bandyci. Oczywiście poza szczurami. Nie wiem dlaczego krytyki mi się wyłączyły, bezimienny chyba wyłączył krytyki. Tu w ogóle krząszcze. Naprawdę krząszcza nie mogę na hita ściągnąć jeszcze. Nie wiem co twórcy tutaj naprawdę mieli w głowie. Ale podnoszenie statystyk potworków, które dają 10 expa, było kompletnie bez sensu jak dla mnie. I tu, moi drodzy, jest druga na przykład opcja, żeby ogarnąć sobie orkową broń. Po prostu od tak jest tutaj wbity lekki orkowy topór. I pozwólcie, że przed walką z bandytami kąsnę sobie jeszcze coś nieco, może nawet kiełbaskę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Troszkę mięska kopacza, mam tego sporo. Dobra. Tu jeszcze jakieś fanty są, strzały, więc spoko, zawsze można to sprzedać. Zardzewiały krótki miecz też pewnie pójdzie gdzieś tam na przemiał. A może w nich wlecę, co na się będę szczypał? Zerwę cię na kawałki. Albo maleńkie kawałeczki. Dobra, oj, 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 oj. Nie, bezimienny, uciekaj, bo cię zabiją. Zamordują. Bezimienny, nie zaznaczaj chrząszczy, bo zginiesz. I czemu ja mam krytyki wyłączone? Ktoś mądry mi to powie. O nie. Zginę, na bank zginę. A nie zrobiłem save'a. I to jest to, o czym mówiłem, nie? Nie, uciekam. Trzeba będzie zrobić powtóreczkę. Bo bezimienny po prostu w tym odcinku wyłączył krytyki już. Czego ty na mnie krzyczysz? Jeden jest tylko? Jeden to spoko luz. Raz. Czekajcie. Bezimiennie baguj się na drzewach, bardzo ci grzecznie proszę. Dobra. Czyli ja sobie z rabusiami nie umiem poradzić, to jest dramat jakiś. Ledwo zdążyłem, co... Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Jasny gwint, jaka to była męczarnia. Jak oni jeszcze tłuką mocno. To jest dramat. Dobra, trzeba będzie przytankować jakąś potę. Dobra, i cyk, troszeczkę ziółek. Masakra jakaś, no pojedynczo to jeszcze pół biedy, ale we dwóch to mnie jeszcze kasują strasznie. Tutaj wydaje mi się, że nie jest problem nawet moja siła, czy moje krytyczne uderzenia, tylko kiepski pancerz. Gdybym miał coś mocniejszego, to bym mógł dużo więcej tych ciosów przytankować. No i to jest to, o czym mówiłem w Nocy Kruka, że NPC mają chyba z 10 razy większą, czy też po prostu mają 10 razy większą częstotliwość wbijanie krytyków. Dobra, w ogóle masz twarz wrzoda, elo. No. Dobra, wreszcie, jasny gwint. To było męczące. Okej. I teraz gdzie bym się mógł udać? Tutaj co mamy? Jakieś grzybki. Tu żadnego kuferka, szkoda. Ciemne grzyby, nie mogę tam tego zebrać, czemu? Dobra, gierka się jakoś tutaj, widzę, nie ogarnęła przez chwilę. Tak więc widzicie, no... Brak zapisów, oczywiście teraz też nie zapisałem, no bo to cały ja, ale brak zapisów niestety powoduje ten stresik. Chociaż z drugiej strony, no też jest satysfakcja, nie? Że a, udało mi się bez zapisywania. Tak więc zawsze są plusy i minusy. Dobra, chrząszcze pozabijamy. Fajniuśnie. Ile brakuje mi do next levela? Niecałe 1000 expa. Gadam, po to niecałe 500 expa to nawet było. Więc nieźle jest. Stop! Szczurze przebrzydły! Dobra, naprawdę w tym odcinku bezkrytyczny jestem, nie? Typowo bezkrytyczny. Dobra. Bezkrytyczny, bezimienny. Dramat jakiś. I tu mamy kuferek, o matko, 1500 strzał. Nie wiem, czy tu Robin Hood siedział ze swoją ekipą. Być może, ale to nie jest chyba las Sherwood. Chociaż co ja tam wiem. No jakieś rybki.
Kurki, śledzie. Dobra. Kto je śledzie, temu spyska jedzie. Okej, to mamy krząszcze kolejne. No oczywiście. Nie, bez imienia dzisiaj po prostu jesteś nie do zaorania. Co tutaj tych chrząszczy? Co tu w ogóle robi posąg orka? Nie wiem, co to było kiedyś. Nawet nie chcę wiedzieć, jakie mauzoleum orkowe. Czy cokolwiek innego. Nie, żeby nie móc zabić chrząszcza. Z ilością siły 50 czy ileś, to jest po prostu tragedia. Ile ja tej siły mam? 48, no dobra, przesadziłem te 50. Ale tragedia. Okej. No dobrze. Czyli tutaj ten rejon, co chciałem wyczyścić, to już wyczyściłem, więc spokojnie teraz możemy wbić do miasta. I pierwsze co, to chciałbym się udać, że tak powiem, w morską podróż do jednego ziomeczka, z którym jeszcze nie rozmawiałem. A jest to dosyć barwna i ciekawa postać, rzekłbym. Tak więc warto się do niego udać. Oczywiście nie udaje się do typa, żeby tylko sobie z nim pogadać. Udaje się do niego, ponieważ związane z tą postacią jest zadanko. A wiadomo, jak zadanko to exp. A jak exp to progres postaci i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mam 14 punktów nauki, więc coś trzeba byłoby z tym zrobić. Może wpakuję sobie piątkę w siłę jeszcze. Serafis widzę. Piątkę w siłę i może później. Matko, jak ja te grzyby mogłem tyle ominąć? Co ja robię ze swoim życiem? Trzy ciemne grzyby i tego nie widzieć. Oj, ze mną coraz gorzej. Dobrze, tutaj w tych krzaczkach nie ma nic. Najpierw 5 siły, a później przy następnym levelu 5% do walki bronią. Ojejku, gdzie są staty? Tutaj staty. Tak, ma tylko 34%, nie jest tego za dużo. Okej, moi drodzy, i tak jak mówiłem, czas udać się w taką, rzekłbym, nieco morską podróż, takie lekkie pływanko teraz będzie. Ponieważ no jeszcze całego Korinis, czy też okolic Korinis, tych nadmorskich, jeszcze nie odkryłem. I też, moi drodzy, oczywiście, żeby nikt się tutaj nie łudził, ja nie będę robił wszystkich zadań w pierwszym rozdziale, bo byłoby to dramatycznie słabe do oglądania. Jakaś chrypka mnie złapała. Tak więc w drugim rozdziale za pomocą pewnej sztuczki postaram się zaprogresować dużo, dużo mocniej. No w sumie będę mógł to zrobić. Niektórzy pewnie będą uważać, że to jest bugowanie gry. Ja uważam, że jest to takie może półbugowanie albo wykorzystywanie mechanik, które zostały zaimplementowane przez twórców, no nie wiem. W każdym razie bezimienny nie wpłynie. Daleka to podróż morska nie będzie. Dobra, tu w ogóle nawet nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem. Nie wiem, czy to Union dodaje. Czy to było zbugowane, że tak woda pluska. To jest dziwne. Powiem wam szczerze, że nigdy, przenigdy tego nie zauważyłem. Jaka płaszczka wielka. Powiem wam, że mam jakiś dziwny lęk przed wielkimi akwenami wodnymi. Zresztą w którejś serii o tym już wspominałem, że gdy patrzę w jakiejkolwiek grze na jakiś taki, wiecie, taką bezbrzeżną wodę, to odczuwam dziwny lęk. Jakoś to się nazywa, ta choroba, czy ten lęk, nie wiem jak. Te wszystkie tutaj itemzy pozbieram, jak pogadam z typem. To taką ma wysepkę, taki obozik, więc bardzo klimatyczne miejsce. Siemano. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin! Chwileczkę, nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinis przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. Jesteś piratem. Tak do cholery. Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudno, że aż chce się gryźć liny. Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Skąd pochodzisz?
Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Mam tu taką mapę. Może być? Ta mapa jest już cała zabazgrana. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej, na wysokiej skale, wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Okej. Szczerze mówiąc, ja myślałem, że... O, jest. Piracki powiedział mi, że Baltram, kupiec miasta, robi interesy z piratami. To jest to zadanko, o którym mówiłem. Czyli, moi drodzy, od Skipa dowiedzieliśmy się w sumie, co się dzieje z ludźmi, porwanymi ludźmi z Korinis, tak w sumie w pigułce. Dlaczego nie mogę tego cofnąć? Matko, 11, się wystraszyłem. Co się z tymi ludźmi, moi drodzy, dzieje? Są porywani, czy też porywani, przewożeni przez piratów. Współpracują piraci z bandytami, tak więc tutaj Skip w sumie jako jedna postać. No wytłumaczył nam wszystko od A do Z, tak więc no dla tych samych informacji warto było z nim porozmawiać. Tu mamy otwarty kuferek, no i 32 sztuki złota za free, więc szanuję. Tak więc polecimy sobie, moi drodzy, do Baltrama, jak tylko oczywiście ogarnę tutaj wszystkie kwestie z itemkami porozrzucanymi pod tej wysepce i później do Skipa wrócimy. I coś jeszcze pewnie porobimy, bo ja tych wszystkich zaległych spraw i tak w tym jednym odcinku nie zrobię, więc spoko luz. Dobrze, tak jak mówiłem, ja z tą serią nie mam zamiaru się śpieszyć. Podejrzewam, że będzie, tak jak mówiłem, około 90 odcinków, więc luźno. Ale no, tak moi drodzy, z drugiej strony tak pokpić i ograć po łebkach Gothica 2 Skruka, no to nie, zupełnie obce nie dla mnie. Czułbym się jakoś taki, wiecie, taki... nieprofesjonalny, może nie tyle, ale taki po prostu, no... czułbym się po prostu z tym niefajnie. Czułbym się z tym bardzo niefajnie, że skrzywdziłem w ten sposób Gothiczka. Ja w ogóle mogę Skipa okraść ze wszystkiego. On ma wszystko w nosie. Więc luźno. Tu kolejny item z... Wszystko zbieram. Dobra, i lecimy do Baltrama. W takim razie kolejna otwierana muszla. To też sobie oczywiście te mieszki, to wszystko pootwieramy w stosownym czasie. Czy tutaj jeszcze coś gdzieś? Kamienna tablica. Ominąłbym ją.
więc też dobrze. Kolejna muszelka. I to tyle. Troszeczkę właśnie ten dialog był przydługi. Myślałem, że Skip troszkę krócej się będzie rozwodził. No ale koniec końców Skip nam nie powiedział, gdzie mają kryjówkę piraci, ale w sumie nie wiem dlaczego, ponieważ jak sam wspomniał, bez okrętu czy tam Kogi, no nie dostaniemy się tam, a nawet gdybyśmy mieli okręt, no to nie znamy przejścia przez tajny przesmyk, więc nie wiem dlaczego nie tak ukrywa, przecież no i tak nie mamy opcji, żeby tam się dostać i tak. Dziwię się, że Bezimienny nie wspomniał nic o Gregu. To jest też takie dziwne, przecież dla Grega pracowaliśmy, robiliśmy dla jego questa, więc no troszeczkę dziwne. Ale mniejsza z tym, nie będę się nad tym zbytnio głowił. Tylko ciśnienie, moi drodzy, do Baltrama. Zobaczymy, jak on się ustosunkuje do tego, że handluje z piratami. Chociaż w sumie to też jest dziwne, ponieważ jest członkiem Wodnego Kręgu, więc jako, że tak powiem, przyboczny mag wody, no macza paluchy w takich brudnych interesach, no troszeczkę średnia opcja. Ale wiadomo, że każdy chce tam jakoś na życie zarobić, więc no nie będę go od razu skreślał, nie będę go od razu oceniał, no bo w sumie jakby nie patrzeć, no każdy chce jakby nie patrzeć, no troszeczkę zarobić i troszeczkę przetrwać w tych trudnych czasach po upadku bariery, bo kupcom też nie za bogato się wiedzie, przez bandytów, przez bunty farmerów i tak dalej, i tak dalej. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Nikomu tego nie powtarzaj. A pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? Zawsze to powtarzałam. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. Mój mąż, uważaj. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuję najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Zawsze to powtarzam. Tylko tyle chciałem wiedzieć. No i okej, i pasuje Baltram bez większych tutaj problemów. Przyznał się do handlu z piratami. No i tak jak sam wspomniał, jakoś na chlebek trzeba zarobić. Tak więc, moi drodzy, lecimy teraz do Skipa. Herold, proszę cię, nie przemawiaj. Lecimy do Skipa, oddaję mu paczkę, potem dostaniemy 3 butle rumu, tyle chciał Baltram i... Baltram? Dobrze ja mówię? Baltram, dobrze, już mi się pomyliło, że z jakimś farmerem, nie wiem dlaczego mi się skojarzyło. Tak więc lecimy, czy ja tutaj mogę skocznąć? Powinienem móc tu skocznąć i się nie zabić. Zawsze będzie troszkę szybciej. Tak, bez problemu. Ok, Bezimienny dał nura i pasuje. Nawet nie wiem, ile dostaniemy expa za to. No ale zawsze coś tam dostaniemy. Tak więc w tym odcinku no troszeczkę znowu dialogów, troszeczkę zadań, chociaż nie za dużo, ale zawsze coś. No i powiem wam, moi drodzy, że tego pierwszego rozdziału nie zostało nam już zbyt wiele. Wydaje mi się, że ten odcinek jeszcze, następny... No ze 2 odcinki, 3 pierwszego rozdziału i będziemy go już kończyć. Drugi rozdział będzie... O, muszle pominąłem. Drugi rozdział będzie z pewnością krótszy, ale nie wyprzedzajmy faktów. Ja w ogóle ile tu itemsów pominąłem? Kolejna muszla ominięta, naprawdę? I ja przecież to oczy by mi wybiło. Ja to jakiś ślepy jestem normalnie. Dobra, siema Skip, mam paczkę dla ciebie. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu 2 butelki, powinno wystarczyć. Okej, czyli 2 butelki tylko rumu dostaliśmy. Mam nadzieję, że Baltram
no, zaliczy na to zadanie, a nie uzna, że sami wychlaliśmy jedną butlę. Czy ja mógłbym troszkę przez te skały przejść? Tutaj byłoby szybciej niż pływanie. Mogę? Czy nie bardzo? No. Coś tam, coś... No można, można. Tak, nawet niezły skrót znalazłem, ale tu jest taka skała, boję się, że mogę zginąć, więc tak średnio, muszę zejść tutaj niżej. Okej, okay. No i tu możemy chlupnąć już do wody. Cyk. Szkoda, że pływanie jest takie krótkie, takie powolne i szkoda, że na przykład gdy zjemy zębate ziele lub wypijemy miksturę szybkości, to nie działa niestety na szybkość pływania, a szkoda, bo byłoby to bardzo fajne. W sumie tylko takie 4 łódeczki, a tu taki wielki port w Korinis. No w sumie nie dziwię się, 5 przepraszam łódeczek. W sumie nie dziwię się, że miasto już zamiera, no przecież port to, jak wspomniał Jack, no to jest okno na świat całego miasta, tak? Dobra, czyli wracamy z portem do Baltrama. I pewnie jeszcze w tym odcinku będę chciała zawalczyć z Alrikiem, ponieważ jedna osoba mi tu podpowiedziała, że możemy z nim walczyć do oporu. Tam 2-3 walki jeszcze możemy odbyć, potem on powie basta, że musi odpocząć czy coś. Ale dzięki temu też troszeczkę sztuk złota zarobię, a potrzebuję dużo pieniążków, ponieważ będę miał już niedługo takie, no, bardzo poważne zakupy i bardzo mocno uszczuplające sakiewkę bezimiennego. Tak więc na pewno trzeba będzie te fundusze zbierać. Zobaczymy, co Baltram powie i czy jakieś w ogóle sianko nam odpali za fatygę, no wypadałoby, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję, że coś tam odpali. Siemano. Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie 2 butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Bogactwo. 10 sztuk złota. Jasny gwint, jesteś gorszym Sknerusem niż Greg. No i okej, co na ten odcinek? Jeszcze chciałbym zobaczyć z Alrikiem, żeby troszeczkę było, wiecie, dynamiki pod koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że troszeczkę zarobię dzięki tym walkom. Czy ja tu mogę skoczyć i się nie zabić? Ja bym tu na przykład przeskoczył tu i tu. Słuchajcie, słuchajcie. Czekajcie, zrobię zapis. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Okej, 113, mam nadzieję, że nie pechowy. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu. Łe, pięknie. Dobra. Siemano, Alrik, wpadłem na walkę, dosłownie. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję. Masz 50 sztuk złota. A także natychmiastowego rozpoczęcia treningu Proszę bojowego. Bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. No i lecimy z Alrikiem normalnie. No jest amatorem, więc easy. Tak, trzymaj. I do przodu. Mocniej. I do przodu. I do przodu z nim, to już walka to formalność. Dobra, i spoko luz. Aj, zabrałem mu miecz, sorry mordeczko, nie chciałem. Mogę go wyrzucić w takim razie. Tylko gdzie on będzie teraz? Tu pewnie, nie, kiepski miecz. Tu. Wywalmy to. Nie chciałem, sorry. No i stówka zarobiona, właściwie 5 dyszek, ale zawsze coś, bardzo szybko. Mój łeb. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza Chwila. Się, co następuje. O, stary, masz niezły cios. Oto twoje 100 sztuk złota. Zasłużyłeś na stan nie. Wojenny. Sędziowie cywilni Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota. Przejmują królewscy paladyni. Proszę bardzo. Mamy Każdy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Podlega surowej karze. No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. A, z butli sobie pociągnął, ale nawet całego HP nie ma. Więc luz. No automatycznie i autentycznie 5 dych za darmo, nie? Jasny, więc ciekawe, czy za trzecim razem zrezygnuję, czy jeszcze raz trzeba będzie z nim troszkę powalczyć. Zobaczymy. Aż jestem ciekaw, jak to działa. No, Alrik, wstawaj, bo szkoda czasu, szkoda dnia. Ale już mam prawie 800 sztuk złota, więc już troszkę tego sianka jest, a jeszcze przecież nie przekułem surowej stali na miecze, tak więc to też trzeba brać pod uwagę. Mój łeb.
Słuchajcie, słuchajcie, stary, mieszkańcy Korinii. Masz niezły ciał. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Oto twoje 100 sztuk złota. Ogłasza się, zasłużyłeś na nie. Od chwili obecnej chcę z tobą walczyć. Chyba na razie wystarczy. Nad naszą zróbmy krótką przerwę. Wróć do mnie później. A w międzyczasie trochę potrenuję. Niech wstępują w szeregi straży. Tak, oczywiście twórcy zrobili taki zabieg, żeby sobie po prostu nie grindować złota w nieskończoność, tak więc fajnie. Czy jeszcze coś chciałbym zrobić w tym odcinku? Może zdążyłbym jeszcze wyjść na solówę z jednym ze strażników. Ja tam nic osobiście do niego nie mam, ale cóż, no chciałbym z nim zawalczyć, ponieważ ma klucz do pewnej wieży, w której zamknięta jest pewna osoba. No i z tego będziemy mieli potem taki lekki profit, więc no wypadałoby to zadanko zrobić. Tylko nie wiem, czy ja będę w stanie tego strażnika wyklepać, bo on pewnie jest dość mocny. Więc zależy wszystko, jak mi krytyki siądą. Mówię tutaj o peku. Tylko tak, zapiszmy sobie giereczkę. Popróbuję, jak nie, to w następnym odcinku się będę z tym męczył najwyżej. Pożałuję. Dobra, krytyki siadły ładnie. Tylko żeby jemu krytyki nie siadły, bo będę w ciężkiej biedzie. No, dawaj pek. Gregory, okej, krytyk siadł. Dobrze. Dawaj bezimienny, dawaj go. Dobrze. Troszkę się zdrze... Ale mi walnął kryta. No. Pokaż mu. Pokaż mu. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Pięknie siedzi za pierwszym. Okej, zbieramy wszystko. Chodzi mi konkretnie o klucz do wieży, który tam ogarnęliśmy. Dajemy w długą. Dobra, udało się za pierwszym razem. Ja nie wytrzymam. To jest niemożliwością wręcz. Tak więc w sumie wszystko, co na ten odcinek chciałem zrobić, to zrobiłem. Wiecie co, w sumie nie. Pójdę sobie w inną stronę w następnym odcinku, bo jeszcze jest jeden rejon, którego nie zwiedziliśmy na dobrą sprawę. A mówię tu o rejonie, w którym zacumowany jest statek paladynów. Tylko w sumie chciałbym się u kogoś kimnąć do rana. Może u ciebie, Halvor? Dałoby radę? Nie, nie pogniewa się? Czekaj, tylko się zdrzemnę. Spokojnie. Dobra. Będzie szkoda mi było marnować potek. Dobra, dobra. Sklep rybny Halvora pod oślizgą meduzą. No nieźle, tylko meduzy chyba w gotyczku nie występują. Zresztą mniejsza. Dobrze, moi drodzy, zrobimy sobie tutaj save'a. Kolejnego. Ale w tym odcinku aż tak dużo save'ów nie było. 4 albo 5. Więc chyba średnia wyszła. Tak więc, moi drodzy, zrobiłem wszystko w tym odcinku, co chciałem. Udało mi się troszkę poekspić, ogarnąć rozmowy ze Skipem, zadanie dla Skipa. Udało mi się pobić Peka i znaleźć klucz do pewnej wieży, tak więc bardzo fajnie. Tak więc co, moi drodzy, w następnym odcinku lecimy w stronę okrętu paladynów, no i odkryjemy pewną organizację, która znajduje się w mieście Korinis, a z którą jeszcze styczności nie mieliśmy. Ale moi drodzy, to wszystko będzie się działo w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!